Mamy mało psów, jak na nasze możliwości, czyli około 60, natomiast mamy nadstan kotów, jest ich z kolei około 200. Takiego roku, żeby tyle kotów było, jeszcze nie było. Cieszymy się bardzo, że jest tak mało, że tak powiem, psów, ale niestety są to psy takie trudno adopcyjne, bo te, które są takie łatwe, młode, miłe i tym podobne, rozchodzą się jak świeże bułeczki na bieżąco, natomiast no, zostają takie psy, którym trzeba poświęcić trochę czasu, żeby móc je przygarnąć, że tak powiem, do domu i do swojego własnego serca. Jeśli chodzi o koty, jest to związane z przejęciem kotów z pseudohodowli, ponad 50 kotów syjamskich, które są już w domach tymczasowych, ale niestety nie mogą pójść do adopcji. Ale oprócz tych kotów syjamskich w samym schronisku jest 50 kociąt, które rosły u nas od czerwca, niektóre teraz dopiero od jesieni, w pełni przygotowane, czyli szczepione, niektóre z nich już dorosły nawet do sterylizacji, wysterylizowane. No i oczywiście duży zasób kotów dorosłych, niektórych milszych, niektórych mniej miłych, ale dla ludzi, którzy kochają, że tak powiem, koty, to nie powinien być problem, żeby takiego kota, który na początek nie da się głaskać, oswoić u siebie w domu. Potrzebny jest tylko dom prawdziwy.